proszę pana, się zmieniło. Dużo, bardzo dużo. No, tu 3 razy prawie napuszczają ryby, a ten napuścił ryby i wziął do swojego stawu. Przewiózł ryby gdzieś, pokradł sieciami czy coś, piernika. I... Prezes koła 62 Wodzisław, Artur Borowski. Panie prezesie, proszę coś powiedzieć na temat tego waszego zbiornika Barzyna. Jest to zbiornik licencyjny, zakupiony przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Jesteśmy prawie na zbiorniku karpiowym. Zbiornik karpiowy na zasadzie złów i wypuść. Ryby został zarybiony karpiem. Tona. Ponad tonę ryby, wadze od 8 kg powyżej. Są tu jeszcze 2 zbiorniki dodatkowe, 3 i 4. Są to zbiorniki mieszane, gdzie wolno łowić karpie i wypuszczać. Trzeba zakupić licencję. Na licencji wolno wędkować na zbiorniku 3 i 4, na karpiowym. Jest tylko i wyłącznie jednodniówka. Panie prezesie, jak można zachęcić wędkarzy, żeby uczęszczali tutaj do was na ten zbiornik i po prostu cieszyli się tym wędkarstwem? Nasz zbiornik, akurat tu karpiowy zbiornik, żeby przyjechać na ten zbiornik, a odwiedzają nas tu dużo, można na naszej stronie oglądać sobie zdjęcia, jakich karpi, piękne karpie, pełnołuskie, amury. Naprawdę szeroka gama ryby, którą tego jest to, jak mieliśmy tutaj przedstawicieli Skarb Maxa, którzy wędkowali, nazwali ten zbiornik jako tajemnicza Barzyna, z kuli tego, że w jednym dniu rybę nie było widać, nie brała, a w następnym dniu okazało się, że połapali bardzo piękne sztuki w dużej ilości. Tak, panie prezesie, na pewno panowie z Skarb Maxu byli bardzo zadowoleni. Byli tutaj raz, nawet napisali artykuł, który jest na stronie internetowej. Szeroko opisali możliwości i po prostu tajemnice tego zbiornika. A mamy jeszcze zbiorniki, tak jak pan powiedział, które wędkarz tą tradycyjnie może sobie jakąś rybkę do domu wziąć, po prostu tą złowioną. Może na temat tego zbiornika. Zbiorniki 3 i 4, jak powiedziałem prędzej, zbiorniki 3 i 4 są to zbiorniki mieszane, gdzie jest ryba. Przede wszystkim karp, lin, szczupak, dużo karasia i do dużego karasia. Tu naprawdę duże ilości ryby żeśmy w tym roku wpuścili, w zeszłym roku. Było dość dużo licencje. U nas licencja wynosiła 200 zł. 30 karpi już mają, co niektórzy, przekroczone. Kupują drugą licencję. Wiem króciutko, od przyszłego roku na pewno nie będziemy sprzedawać drugiej licencji na takich samych zasadach. Będzie troszkę zmiana. Żeby po prostu było to nie na zasadzie, że trzeba złapać tych 30 karpi, na zasadzie tego, że przyjechać, złowić sobie, połowić sobie. Kto będzie chciał rybę zabrać, to sobie zabierze. Nie jest żaden problem z tym. Łowisko mamy czynne do 31 października całą dobę, a od 31 października do mrozów będzie tylko od świtu do zmierzchu. Panie prezesie, pan wspomniał, że oprócz tego tych zbiorników macie jeszcze jeden zbiornik, z którymi są jakieś takie małe problemy. Jest to zbiornik numer 1 koło karpiowego. Ma zostać w tym roku wyczyszczony.
jak firma się tego najmniej, to wyczyszczą nam ten zbiornik, gdzie później będziemy go chcieli wywapnować i uruchomić go od następnego roku, żeby on był przez zimę wywapnowany, napuścić później wodę, ale to jest kwestia, jak firma się ustosunkuje do wybierania tego zbiornika. Poczęliśmy pewne kroki, znaczy z ramienia okręgu poczęliśmy pewne kroki. Jest osoba zainteresowana wybieraniem tego, jakby nam to po prostu wyczyściła te zbiorniki, to będzie dodatkowo jeden piękny zbiornik. Poza tym jeszcze mamy na samym końcu 3 i 4, na samym końcu jeszcze jest jeden zbiornik, który jest też, ale to w zimę, jak będą mrozy, będziemy wycinać tam trzcinę, zobaczymy, jakie będą możliwości tego zbiornika, wyczyszczenie, jak go wyczyścić i jak go uruchomić, bo jest też taki dość fajny zbiornik, czy zrobić z tego dochowu swojego karpia na przykład, żebyśmy nie musieli dodatkowo zakupować z gospodarstw rybackich, tylko żebyśmy sobie sami hodowali karpia i na swoje zarybienie mieli. Panie prezesie, to proszę o taką krótką ocenę roku uruchomienia tych zbiorników przez Okręg PZW w Katowicach, bo wiadomo, wy jesteście gospodarzami, wy tutaj na tym zbiorniku pracujecie, chcecie go doprowadzić do pełnej funkcjonalności. Czy wędkarze są zadowoleni? Oczywiście możemy na dwa sposoby mówić. Zawsze ktoś będzie zadowolony, niektórzy będą niezadowoleni i to w naszym wędkarstwie tak musi być niestety. Ale większość z tego, co tak pytamy się tego, jest zadowolony z tego zbiornika. Widzą, że są bardzo wielkie prace wykonane na tych zbiornikach. Dużo żeśmy zrobili, doprowadziliśmy prąd, kanalizację, zrobiliśmy wodę, także zbiornik cały czas na bieżąco jest, są prace na tym zbiorniku, już nie wspomnę o koszeniu i tak dalej, jest to bardzo duży, bo to 17 hektarów, obiekt 17-hektarowy, gdzie musimy naprawdę się zająć tu pewnymi rzeczami, a wiadomo, że jako prezes koła nie tylko mamy zbiornik Barzyna, bo mamy jeszcze polder Buków i tak tym się też trzeba zająć. Pewne sprawy trzeba na innych zbiornikach, czy na zbiorniku Szachta musimy też robić. Także ten rok jako taką mamy na razie udany. Nie można powiedzieć, że nie ma chętnych. No myślę, że w przyszłym roku będzie więcej chętnych, większe zainteresowanie wędkarzy. Spróbują. Mamy bardzo dużo jednodniówek, co przyjeżdżali tego. Wiadomo, że koniec roku to nikt nie będzie licencji wykupował, no ale po rozmowach tego, że w przyszłym roku sobie wezmą i wykupią licencję, bo wiadomo, że licencja to jest cały rok, a nie jeden dzień tylko. Dziękuję bardzo prezesie za powiedzenie coś na temat tego pięknego terenu i tych atrakcyjnych zbiorników, jakie wy po prostu tutaj dbacie i posiadacie. I może pan by coś chciał na temat wędkarstwa powiedzieć? Proszę pana, bo oceniam bardzo wysoko ze względu na to, mimo mało członków, ale woda jest systematycznie zarybiana, stanowiska są bardzo eleganckie, czyste. Ryba oczywiście bierze, kiedy dopisuje jej odpowiednie ciśnienie, prawda? No i zawsze są efekty, na pewno są. Ja tam leżę od nowego roku, a już kończę, już kartę mam, to znaczy 30 dobijam. No i jeszcze 4 rybki, dziękuję bardzo w tym roku. Przez ten rok czasu co się zmieniło? Bo słyszałem, że pan kiedyś tutaj wędkował, jeszcze jak był inny właściciel tego zbiornika. Co się zmieniło w okresie przejęcia przez Polski Związek? Dużo, proszę pana, się zmieniło. Dużo, bardzo dużo. No, tu 3 razy prawie napuszczają ryby, a ten napuścił ryby i wziął do swojego stawu. Przewiózł ryby gdzieś
pokradł sieciami czy coś piernika. I... Czyli z tego wynika, że pan jako wędkarz przez wiele lat tutaj wędkował i teraz w pana ocenie wygląda na to, że jednak jeżeli Polski Związek to przejął, to jest lepiej? Lepiej. Lepiej jest. Czyli, tak, czyli lepiej. Można powiedzieć i zachęcać tutaj wędkarzy do korzystania do z tego? Do korzystania z łapania. Z łapania na tak, to zbiornik. Łapania tu na to. Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim ład, porządek, dyscyplina. No i bardzo bogate wody zarybione są, że można bardzo spokojnie wędkować i ryby biorą, są różne ryby, bo są i amury, płocie duże, karasie, karpie. Czyli w ocenie... W ocenie jest bardzo dobre samopoczucie tu na tych stawach i dobre łowiska tu są. Czyli można zachęcać innych wędkarzy tak. do korzystania z tych zbiorników. Tak. Są łowiska bardzo dobrze przygotowane, bo są na bieżąco wykaszane. Jest tu po prostu porządek, czysto. Same dobre zalety na temat gospodarza w tej chwili, co tu jest. Dziękuję bardzo. Czyli jesteśmy na zbiorniku. To jest zbiornik numer 3. Według zbiorników. Tam jest zbiornik numer 2, ale to jest zbiornik czysto karpiowy. Tam jest tylko złów wypuść. Te dwa zbiorniki są ogólnodostępne, gdzie wędkarze mogą rybę zabierać. Tyle tylko, że ten staw mniejszy, ta trójka, po zarybieniu jest zamknięty zawsze do weekendu. Dla tych, którzy pracują, żeby mogli sobie przyjechać i mieli staw zarybiony tak jak i wszyscy. Natomiast na stawie numer 4 można już wędkować i ryby zabierać. Także tutaj no, dla tych, którzy pracują, na początku były stawy razem otwierane. Mamy jeszcze tutaj ten zarośnięty, taki malutki staw. On być może jesienią i zimą spróbujemy to wyczyścić, bo tutaj jest bardzo ładna ryba też w tym stawiku, no ale tutaj by można było zrobić jako, powiedzmy sobie, no, przechowalnia drobnego karpia na dorastanie. Bo kiedyś ten staw do tego służył. Tutaj trzymali w tym stawie kroczka, i po dorośnięciu odławiali i przepuszczali na stawy. Natomiast no, jaka będzie sytuacja, no to trudno powiedzieć. No, prezes Widziak widziałby też to, żeby ten staw był wyczyszczony. Bo tutaj na tych wodach karp się wyciera. My tutaj przychów młodego karpika mamy stosunkowo duży. Także byłaby taka możliwość, żeby odłowić trochę tego kroczka i przerzucać go na ten mniejszy staw i on by mógł sobie tam spokojnie dorastać. Bo na karpiowym, na tym stawie numer 2 mamy bardzo dużo takiego w granicach od 20 do 30 cm dzikiego sazana. To są naprawdę bardzo duże ilości, gdzie się go łowi. Słyszałem, że byli tutaj słynni wędkarze, odwiedzili wasz zbiornik Barzyna, a szczególnie chętnie wędkowali na zbiorniku złów i wypuść. No. Byli dwa razy. Dwa razy byli na tym stawie karpiowym i trzeba powiedzieć, że sobie bardzo chwalili takie wędkowanie. Piękna ryba, bo co prawda karp nie jest aż tak olbrzymi, żeby to było gdzieś tam po 20 kg, takich nie było złowionych. W granicach 14-15 kg, to jak do tej pory to był największy złowiony, no ale myśmy w ubiegłym roku dopiero puszczali tego karpia, więc on dopiero dorasta. To i tak mamy średnio od jesieni do tej pory to w granicach 4 do 5 kg przyrostu na tym karpiu. To jest bardzo dużo. Czyli on tutaj naturalnego tego pożywienia trochę ma i on jest z miesiąca na miesiąc większy. Natomiast to, co było na przykład rzeczą ciekawą, no to łapali duże ilości tego karpia, bo to w granicach 10 do 15 sztuk na dobę. To jest naprawdę stosunkowo dużo, bo to nie jest tak, że to przypadkowo tylko takie łowili. I nie było to na przykład łowione w jednym miejscu, bo oni każdego dnia przestawiali markery na inne stanowisko. I po zanęceniu, prawda, zaczynali łowienie. Czyli rozumiem, że chwalą sobie zbiornik
który z tej atrakcji złów wypuść sobie chwalą, że po prostu można przyjechać, odpocząć i można tej, jak to się mówi, tej wędkarskiej adrenaliny skosztować, na tej wędce mieć te ogromne ryby, na razie 14-15 kilo, na pewno będziecie planować jeszcze zarybić jakąś większą rybą, żeby ta atrakcyjność dla tego wędkarza złów i wypuść po prostu podniosła się. Tak, no ale tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to powiedzmy sobie, ryby są takie, które są wyciągnięte. Jest złapanych na tym stawie dwa stosunkowo duże sumy, bo powyżej 24 kilo, ale są i też karpie, które nie dały się wyjąć z wody, bo nawet najlepsi specjaliści przegrali i się okazało, że nawet najlepsze marki nie wytrzymały tego. Czyli tutaj jest jeszcze z tych, co pozostały, z tych karpi. Są karpie bardzo duże. Tylko to są wszystko raczej, powiedzmy sobie, golce. Myśmy wpuszczali sazana, bo to był karp kupowany w Czechach. Prawda? I ten karp bierze częściej, aniżeli ten, powiedzmy sobie, nie już, który tutaj był wcześniej. Bo te karpie jednak troszeczkę są bardziej takie ostrożne, nie? Natomiast tutaj są karpie... Rekordy na tym stawie numer 2 do tej pory jest złowiony za poprzedniej kadencji, to było 24,5 kilo. I ten karp pływa w tej wodzie nadal, tylko czeka na tego, który go ponownie wyciągnie. No podejrzewam, że no być może ten karp zarybieniowy, co był wpuszczany, on bardzo szybko podchodzi do zanęty. I one są przed tymi, które szukają swoich rarytasów. Sprawa ta jest, powiedzmy sobie, otwarta, no bo albo lepsze sprzęty, albo komuś w końcu uda się. Natomiast no jest taka sytuacja, że jest trochę suma dużego na tej wodzie. I to są ryby naprawdę bardzo duże, no trudne do odłowienia, bo jak do tej pory to chętne są na kulki karpiowe. I tylko na to były łapane. Bo to jest łowisko typowo karpiowe i tam nie ma żadnego innego wędkowania, ani spinningu, ani żywca. Nie. Tylko na kulki. Akurat jest ukazany artykuł słynnych wędkarzy, którzy bardzo sobie ocenili pozytywnie, że po prostu byli mile zaskoczeni wędkując tu u was na Barzynie, na tym zbiorniku. Oni wędkowali bardzo dobrze i dużo ryby łapali. Miał jeszcze teraz przyjechać szef tej firmy, ale coś mu wypadło, być może teraz jeszcze na... Nie wiem, czy będzie akceptował jeszcze, kurde, późniejsze terminy. Natomiast jeżeli chodzi o... To było... W jeden weekend była ich dwójka, potem przyjechali w czwórkę. Prawda? Z tym, że pierwszy weekend, jak oni byli, wędkowali sobie za zgodą prezesa, korzystając z pontonu. Natomiast już drugi raz, jak przyjechali, wędkowali na tych samych zasadach, co wszyscy wędkarze. Czyli bez możliwości korzystania z pontonu. I powiem szczerze, że wcale nie mieli gorszych wyników, to po pierwsze. A po drugie, to byli jedyni wędkarze, którzy łowili nadmiar amura, który jest w tym zbiorniku, a do tej pory nikt jakoś nie potrafił go złapać, a oni wyciągali, oni średnio mieli 4 do 6 sztuk w ciągu dnia amura. Czyli oprócz tego, że trzeba mieć chęci, prawda, i no, jakieś tam umiejętności, no to ja nie wiem, no, trzeba jeszcze troszeczkę się na tym znać. Bo jeżeli oni jeżdżą po różnych łowiskach, prawda, i różne ryby łowili i wiedząc o tym, jak byli pierwszym razem, jak mówiliśmy im, że tutaj jest amur, i drugim razem, jak przyjechali, oni się przygotowali na połów tego amura. I oni łapali tego amura, czyli większość wędkarzy troszeczkę z przynętami gdzieś za dużo kombinuje, ale albo po prostu no, jeszcze nie wiedzą, na co faktycznie amura łapać. Bo sama kulka widocznie nie wystarcza. Trzeba mieć jeszcze troszeczkę wiedzy na ten temat. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wam w następnych latach rozwijania tego zbiornika. Wiadomo, że
jak się będzie dbać na tym zbiorniku, tak i atrakcyjność, i większa rzesza wędkarzy będzie do Was tutaj zaglądać. No, biorąc pod uwagę to, co tutaj ludzie przyjeżdżają i się pytają, czyli nie będziemy mieli problemu raczej z ilością członków, natomiast powiedzmy sobie tak szczerze, atrakcyjność tego łowiska z roku na rok jest coraz lepiej, bo jednak wszyscy ci, którzy z poprzednim właścicielem mieli do czynienia, przyjeżdżają teraz i widzą, że tu jest jednak przeogromna zmiana, bo jednak mimo wszystko, powiedzmy sobie tak szczerze, co PZW to PZW, bo mówię, już to nie jest prywatne. Dziękuję, dziękuję, powodzenia. Ja również. Blue egg.